Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i na sam początek mam dla was taki malutki konkursik. A do wygrania będzie kilka sponsorów i co trzeba zrobić? Wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu swój nick, na jakim będziecie grali w piątek na rghc.pl. I powiedzmy co 50 łapek w górę będę losował jedną osobę, która wygrywa sponsora. Czyli na przykład jeżeli będzie 500 łapek w górę, co oczywiście jest niemożliwe, to będzie aż 10 sponsorów do rozlosowania. Więc myślę, że bardzo fajna szansa, by wygrać tego sponsorka, zapraszam do udziału i miłego oglądania. Tak więc jak pewnie dobrze wiecie, to już jutro, czyli w piątek o godzinie 18:00 startuje mój serwer rghc.pl i jest to mega drop, jest to trzecia edycja nowego sezonu. I myślę, że naprawdę opłaca się wbić, ponieważ edycje na tym serwerze trwają dość długo. Są to minimum 2 tygodnie, a zwykle to 3-4, więc naprawdę myślę, że się opłaca i to bardzo opłaca. Dodatkowo na serwerze jest bardzo dobry anti-cheat i na pewno nikt was nie zabije na killabrze lub bany hopie. To jest praktycznie niemożliwe, więc no myślę, że kolejny wielki plus. Dodatkowo jest włączone bugowanie klockami. I jesteśmy jednym z nielicznych serwerów bez Blazing Packa, na którym włączone jest bugowanie klockami, więc myślę, że to również jest jeden wielki plus. I myślę, że co najważniejsze dla niektórych, do wygrania będzie aż 100 zł. Tak, po raz kolejny będzie edycja na zamki, a do wygrania będzie aż 100. I myślę, że to jest dość sporo jak za granie w Minecrafta. I co trzeba będzie zrobić? Jako że jest edycja na zamki, trzeba będzie wybudować po prostu najładniejszy zamek. Zamek, designu w środku nie oceniamy, znaczy tego podziemnego, wiecie o co chodzi. Oceniamy sam zamek. No i najładniejszy zamek, gildia, autor, znaczy lider gildii z najładniejszym zamkiem otrzymuje 100 zł. No i oczywiście sobie to jakoś podzielicie pomiędzy sobą. Jako dowód, że my nie mamy oszukanych konkursów, teraz na ekranie macie dowód przelewu bankowego. Był to przelew bankowy dla zwycięzcy konkursu na poprzedniej edycji. Jak widzicie, wysłaliśmy mu tutaj 100 zł. Na tej edycji również będzie do zgarnięcia tyle samo. Zobaczymy, jaki tym razem będzie poziom, czy może komuś uda się pobić tamte bardzo ładne zamki, czy może nie. No w sumie naprawdę będzie to bardzo, ale to bardzo trudne. Co jeszcze z nowości na następną edycję? Jedną z nowości na pewno będzie slash wymiana, slash trade. Oczywiście możecie się domyśleć, co to będzie. Będzie to coś takiego jak w sumie, nie wiem, na Dragonie jest chyba coś takiego. Czyli po prostu wpisujemy slash wymiana nick, ten nick wpisujesz slash wymiana accept i otwiera nam się takie okienko i tam możemy się wymienić za dowolny przedmiot. Myślę, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatne i po prostu przyda wam się to. Kolejną zmianą będzie... Kolejną zmianą będzie wprowadzenie takiego czegoś jak uprawnienie do niszczenia bacona. Bo jak wiecie, pod G zarządzaj u nas na serwerze możemy dać uprawnienia do różnych rzeczy naszym kolegom z gildii. I na tej edycji dodamy uprawnienie do niszczenia bacona. Więc jeżeli chcemy, aby ktoś z naszej gildii nie mógł niszczyć naszego bacona, to po prostu zabieramy mu to uprawnienie i myślę, że dzięki temu nie będziemy mieli zbytnio oszustów. Co to jest? Ekipa remontowa i nosi... A, to jakieś hakery. Niestety serwer nam skakowali, nie? Więc myślę, że to jest w sumie tyle takich nowości. Więcej w sumie takich wielkich nowości, wielkich znacznych zmian nie ma. Oczywiście diamentowe sety oraz kity będą włączone dopiero od godziny 22, więc 4 godziny gry na żelaki. Myślę, że spoko opcja. I cóż... Zapraszam was bardzo serdecznie na ten serwerek rghc.pl, jutro godzina 18:00, mam nadzieję, że wpadniecie, że edycja będzie kozak, długa, wbita, kozak, najlepsza na świecie, wiecie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia już wkrótce, cześć!